Drodzy Państwo, Suzanna Leszele, zawodniczka Pilskiej Gwardii, przez ciężkie 2 tygodnie pracowała nad formą do zbliżających się zawodów. Suzanna, powiedz, do czego przygotowujesz się tutaj na obiekcie w Wałczu? Przygotowuję się przede wszystkim do akademickich mistrzostw polskich, które będą za 3 tygodnie, ale też za tydzień czy za 2 będą pierwsze starty, jakieś meetingi, 300 metrów, 400 metrów. Jestem tu już od 2 tygodni i ciężko pracujemy, już czuję lekkie zmęczenie, ale to jest końcówka, wrócę do domu, złapię ten luz i mam nadzieję, że będzie forma na ten sezon. Forma na pewno będzie. Powiedz, nad czym pracowałaś tutaj, bo warunki są rzeczywiście wyśmienite tutaj na ośrodku przygotowań olimpijskich w Wałczu. Jak wyglądał ten okres przygotowawczy? Mówisz, że rzeczywiście nogi są ciężkie, czyli ta praca tutaj ma ciebie przygotować do tych startów, żeby później była świeżość chyba. Tak, dokładnie. W pierwszym tygodniu jeszcze trenowaliśmy 2 razy dziennie, ale od tego tygodnia trenujemy już tylko 1 raz dziennie. Są to głównie, pracujemy nad szybkością. Jeszcze w zeszłym tygodniu była wytrzymałość szybkościowa, a w tym tygodniu tylko szybkość i łapiemy już powoli ten luz przed startami. Justyna Franieczek to kolejna zawodniczka Pilskiej Gwardii, ale nie na obozie klubowym, a na obozie kadrowym. Przygotowuje się podobnie do Mistrzostw Polski, ale również Mistrzostw Europy, które w tym roku, obie te imprezy odbędą się w Polsce. Justyna, jak u ciebie z nogami? Bo Suzanna wspomina, że spędziła tu 2 tygodnie i nogi ma już ciężkie, już czuje, że chciałaby troszeczkę odpocząć. Jak to wygląda u ciebie? Ja się czuję właśnie bardzo dobrze i czuję, że nabieram właśnie tą szybkość i myślę, że zrobię w końcu te życiówki przedwypadkowe. Nad czym pracowałaś, powiedz, tutaj w Wałczu, aby rzeczywiście ta szybkość potrzebna była na te imprezy, na które tak bardzo liczysz? No, systematyczność jest tak naprawdę najważniejsza. I do przodu, małymi kroczkami do przodu i do celu. Mistrzostwa Polski na początek. Nastawienie na pewno pozytywne na to. No jesteś tutaj na pewno też stawiana w roli faworytek. Jak podchodzisz do tego? Jakie nastawienie na te Mistrzostwa Polski? Na pewno interesuje to, co najwyżej. Bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że tam zrobię bardzo dobry wynik. Trenerze, przygotowania trwają do Mistrzostw Polski, głównie Mistrzostwa Europy też są na celowniku. Justyna Franieczek, Suzanna Leszele. Dzisiaj akurat te dwie zawodniczki obserwujemy na treningu. Tak, tak. Dzisiaj obserwujemy dwie zawodniczki, aczkolwiek ja tutaj już jestem dosyć długo, bo miałem zgrupowanie kadry narodowej U20 sprinterek. Trenowaliśmy tu prawie 2 tygodnie. Dziewczyny się rozjechały, została jeszcze Suzanna i została Justyna. No, przygotowujemy się przede wszystkim do sezonu, który się zbliża wielkimi krokami. Suzanna na hali pokazała, że stać ją na dobre wyniki, zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów, minimalnie nie zakwalifikowała się do finału na Mistrzostwach Polski, co decydowało też o wyjazdem na Mistrzostwa Świata sztafety 4x400, ale to już jest historia, my przygotowujemy się teraz tutaj w Wałczu, pierwsze starty Białogard i za tydzień Chorzów, gdzie jest meeting klasy mistrzowskiej międzynarodowej, no trzeba na takich meetingach startować, jeśli się myśli o dobrych wynikach. No i czekamy na sezon, który będzie bardzo bogaty, bo są Mistrzostwa Europy dla Justyny i Mistrzostwa Polski w Krakowie. Dla Suzanny też imprezy bardzo ważne, bo Mistrzostwa Polski seniorek w Suwałkach, Mistrzostwa Polski U23 w Poznaniu, w naszej Wielkopolsce. Także chcemy się pokazać jak najlepszej strony. I Mistrzostwa Europy w Monachium seniorek. No i też oczywiście mecz w Győr dla U23. Mam nadzieję, że Suzanna tak wypadnie, że się zakwalifikuje na ten mecz. No będzie to na pewno duży sukces.